Cześć kochani, dzisiaj serwuję Wam kolejny pomysł na karnawał. W tym karnawale mam dla Was 6 pomysłów na karnawałowe stylizacje bądź charakteryzacje, takie, które możecie sami odtworzyć lub po prostu się zainspirować. Mój 4 pomysł na karnawał, ten, który tu widzicie, to właściwie nie jest konkretna postać, to jest właśnie inspiracja. I tak jest właśnie mój pomysł dla Was na oryginalny makijaż na karnawał. Nie wiecie, jak podejść do tematu, jak go ugryźć, to po prostu zainspirujcie się innym artystą, takim, którego podziwiacie, a są w sieci oczywiście artyści, którzy jak na tacy podają Wam swoje inspiracje po to właśnie, żebyście mogli je w domu odtworzyć. Takim artystą jest znany z Instagrama Milk. Jego pełna nazwa to Milk 1422 albo 1422. Link oczywiście podam w opisie. Siergiej, bo tak ma na imię, robi genialne face charty, na których tworzy nieziemskie, mega kreatywne makijaże, którymi mnóstwo osób się inspiruje, mnóstwo osób je odtwarza. I ja również wzięłam na warsztat jeden z jego face chartów. Nie będę ukrywać, że jest to propozycja dla osób już raczej bardziej biegłych w sztuce makijażu, a przynajmniej takich, które mają dosyć pewną rękę. Ale oczywiście nie musicie go w całości odtwarzać, możecie wykorzystać tylko na przykład kilka elementów lub po prostu ogólny ogólny zarys. Ja pewnie gdybym miała iść na imprezę, to zrezygnowałabym raczej z tego elementu na brodzie, bo tak średnio mi się podoba, ale chciałam wiernie odtworzyć to, co stworzył artysta. Cała reszta, ta góra, wydaje mi się, że świetnie nadałaby się na przykład do kostiumu czarownicy lub jakiejś atrakcyjnej wiedźmy. Napiszcie mi koniecznie, co o tym sądzicie, czy w ogóle Wam się to podoba. Ja bardzo chciałam się zmierzyć z tematem, mam nadzieję, że Wam również sprawiło to przyjemność. Jeśli to nie jest do końca Wasza bajka, to nie traćcie nadziei. W przyszłym tygodniu wejdziemy w nieco inne klimaty, takie bardziej baśniowo-fantazy. Zostańcie ze mną. No i oczywiście subskrybujcie, żeby nic nie przegapić. I co? Malujemy. Żeby szybko przejść do sedna, twarz pokryłam już wcześniej podkładem i zakryłam częściowo brwi. Jak to zazwyczaj robię, możecie zobaczyć w linku, który wrzucam Wam w opisie. No i oczywiście mam jeszcze soczewki. W opisie znajdziecie też listę użytych kosmetyków, to taka nowość na moim kanale, wreszcie się na to zdobyłam. Ponieważ odtwarzam dzisiaj wcześniej zaprojektowany makijaż, który mogliście doskonale przed chwilą zobaczyć na tym face charcie, nie będę krok po kroku opisywać, co robię, bo to jest chyba dosyć klarowne, widać jak na dłoni. I zawsze mi się wydaje, że w takich przypadkach moje gadanie niewiele wnosi. Ale może to tylko moje wrażenie. Ja bardzo naprawdę chciałabym się od Was dowiedzieć, jakie są Wasze preferencje. Czy wolicie, kiedy bardzo dokładnie opisuję to, co wykonuję? Czy wolicie oglądać tę część tutorialową tylko z muzyką, a może wolicie, kiedy w tle mówię w ogóle o czymś świecie? Z dyńki. O jakichś swoich przemyśleniach na przykład. Jakiekolwiek są Wasze preferencje, koniecznie mi o tym napiszcie. Chcę, żeby to, co tworzę, było dla Was jak najbardziej atrakcyjne oczywiście. I jestem też ciekawa, jakie są Wasze przemyślenia odnośnie odtwarzania czyichś prac. I chodzi mi tutaj nie tyle o to, czy to jest dobre, czy powinno się to robić, bo o ile nie przypisujemy sobie autorstwa i nie uważamy tej swojej pracy za oryginał i wspominamy i podpisujemy autora tegoż, to jest super i od czasu do czasu na pewno każdy artysta może sobie na coś takiego pozwolić. Chodzi mi raczej o to, czy jeżeli jesteście twórcami,
To czy takie właśnie wzięcie na warsztat pracy innego artysty jest dla Was łatwe, łatwiejsze niż tworzenie czegoś zupełnie od podstaw? Lub tylko inspirowanie się? Bo to wydaje mi się byłoby logiczne i pewnie część z Was tak ma. Ja natomiast przyznam szczerze, mam zupełnie odwrotnie. Kiedy mam gotowy czyjś projekt i muszę go jota w jotę odtworzyć, to jest, szczerze mówiąc, najgorsza męka właściwie. To znaczy, to nadal jest dla mnie inspirujące, ciekawe i w sumie nawet twórcze zajęcie. Natomiast na pewno ucieka mi tutaj część frajdy, to mam na myśli. Ja nawet szczerze mówiąc, jak sama powiedzmy jestem zmuszona, żeby sobie coś tak dosyć precyzyjnie rozrysować, zaprojektować, to potem mi się z tym dużo ciężej pracuje, niż kiedy mogę sobie pozwolić na to, żeby puścić wodze fantazji i tworzyć na bieżąco. Ale na pewno jest jedna rzecz, którą muszę mieć już wcześniej przemyślaną. Jest to koncepcja całej pracy. Muszę coś już widzieć oczami wyobraźni, wiedzieć, czym się będę inspirować, jeżeli się będę inspirować, wiedzieć, jakie mniej więcej kolory zostaną użyte. Ale tak myślę, i tutaj pewnie się wielu artystów, także wizażystek, makijażystek ze mną zgodzi, że taka praca bez elementu improwizacji nie daje już tego twórczego, powiedzmy, kopa. Choć oczywiście efekt końcowy może być bardzo imponujący i może być wart tego poświęcenia. No i słuchajcie, to by było chyba na tyle moich wynurzeń na dzisiaj. Zostawiam Was teraz z procesem powstawania makijażu już samego oka, które właściwie jest skomponowane z wielu przecinających się kresek i efekt naprawdę jest ciekawy. A jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu i nie wyłączył jeszcze dźwięku, to śmiało mi napiszcie, czy interesuje Was jeszcze moje zdanie na jakiś temat. Jeśli tak, to napiszcie mi koniecznie na jaki. W kolejnych filmikach chętnie się do tego odniosę. No to za chwilkę wracam. Powoli zbliżamy się do końca i ja Wam oczywiście bardzo dziękuję, że dotrwaliście do tego końca ze mną i zechcieliście poświęcić mi te 10 minut.
Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli wpadniesz, żeby zobaczyć następny tutorial. Buźka i do zobaczenia!